Little Nightmares, czyli po naszemu Małe Koszmary, albo po prostu Koszmarki, to mroczna gra przygodowa, balansująca na pograniczu horroru. Jej akcja toczy się na gigantycznej, pokracznej konstrukcji zwącej się Mo, czyli dosłownie paszcza. Owa paszcza jest ni to okrętem, ni to sztuczną wyspą, ni to platformą wydobywczą. Ma zapewniać swym rezydentom ochronę przed zewnętrznym światem. Jednak, chociaż na wehikuł nieustannie ładują się setki nowych pasażerów, nikt, kto wsiada na paszczę, już nigdy z niej nie wraca. W grze sterujemy Six, czyli szóstką, maleńkim, chudziutkim dzieckiem, które budzi się w ładowni paszczy i musi dostać się na sam jej szczyt, by odzyskać skradzioną jej wolność. Tak się składa, że kilka miesięcy temu szóstka niechcący wywołała wśród graczy niemałe kontrowersje. Otóż do tamtej pory wszystkie materiały promocyjne, w tym także informacje zawarte na oficjalnej stronie Małych Koszmarów, mówiły o szóstce używając żeńskiego zaimka she. Z tego powodu wszyscy wierzyli, że Six musi być małą dziewczynką. Jednak tuż przed premierą trzeciego, i jak na razie ostatniego, dodatku do gry, jeden z twórców Little Nightmares w wywiadzie oświadczył, że płeć szóstki oficjalnie nie jest określona. Wywołało to niemałe zamieszanie wśród fandomu. Tym większe, że jeszcze w tym samym wywiadzie ten sam twórca konsekwentnie używał w stosunku do dziecka żeńskich form językowych, a nie zaimka they, powszechnie uchodzącego za neutralne płciowo. Fani naprawdę nie wiedzieli, jak to wszystko zinterpretować. Aż wreszcie kolektywnie wzruszyli ramionami, a dziwną zmiankę o nieokreślonej płci zrzucili na karb jakiegoś błędu, lenistwa lub braku skutecznej komunikacji ze strony deweloperów. Po czym zgodnie uznali, że szóstka jest jednak dziewczynką. Ja jednak sądzę, że za tajemniczym oświadczeniem twórców gry kryje się coś więcej, a szóstka jest dziewczynką, ale nie do końca, czy też raczej jest dziewczynką, ale nie tylko. Witajcie! Tu Marta Tarasiuk, początkująca pisarka, artystka cyfrowa i youtuberka. Jestem tu dzisiaj z wami, by odkryć, jakim to cudem szóstka może jednocześnie być i nie być dziewczynką. Jeśli oglądacie każde wideo na tym kanale, mogliście już słyszeć termin niebinarność albo niebinarny. Zwykle tłumaczę widzom, iż owe słowo oznacza kogoś, kto nie identyfikuje się ani jako kobieta, ani jako mężczyzna. Wbrew stereotypom, większość osób niebinarnych pod względem fizycznym wcale nie jest hermafrodytami. Najczęściej są to ludzie, którzy po urodzeniu zostali uznani za 100% chłopców lub 100% dziewczynki, lecz mimo to nie odczuwają przynależności do żadnej z tych płci. Krótko mówiąc, osoby niebinarne przypominają trochę osoby transseksualne, z tą różnicą, że nie identyfikują się jako przedstawiciele płci przeciwnej, tylko osoby znajdujące się poza dwiema tradycyjnymi płciami. Chociaż tak gwoli ścisłości istnieją także klasyfikacje, które jednak zaliczają osoby niebinarne do grona osób transseksualnych, jako że w końcu nikt nie zostaje tuż po urodzeniu zakwalifikowany przez lekarzy jako osoba niebinarna, gdyż nie mamy prawodawstwa, które w ogóle by przewidywało taką sytuację. Nawet rodzice osób, które urodziły się z narządami żeńskimi i męskimi, muszą zdecydować, czy zadeklarują nowonarodzoną pociechę jako chłopca czy jako dziewczynkę. Sprawa z niebinarnością jest jednak jeszcze bardziej skomplikowana. Tak, dobrze usłyszeliście. Jeszcze bardziej skomplikowana. Widzicie, tak naprawdę niebinarność to termin zbiorczy, opisujący cały szereg różnych tożsamości płciowych, nie mieszczących się w tradycyjnej koncepcji dwóch płci. Jedną z takich tożsamości jest demigirl, znana także jako demiwoman, czyli demidziewczyna albo demikobieta. Demidziewczyna to osoba, która identyfikuje się z płcią żeńską, ale tylko częściowo. Można powiedzieć, że to przeważnie dziewczyna, ale nie do końca. Albo, że to nie tylko dziewczyna. Wy, którzy myśleliście, że sprawa z demikobietami oraz niebinarnością nie może się zrobić ani odrobinę bardziej skomplikowana niż już jest, mam dla was złe wieści. Demidziewczyna jest szczególnym przypadkiem tożsamości płciowej, bo osoba, która identyfikuje się jako demikobieta, może
ale nie musi, równocześnie identyfikować się jako przedstawiciel jeszcze jakiejś innej tożsamości płciowej. Na przykład ktoś się może uważać za wyłącznie demikobietę, a ktoś inny za demikobietę agendel, albo nawet taką, która jednocześnie jest tak po troszku jeszcze chłopakiem. Połączenie, na które najczęściej natrafiałam podczas pracy nad tym filmem, to demidziewczyna jednocześnie czująca się osobą niebinarną. Normalnie genderceptia. Takie wielotożsamościowe osoby nadal jednak kwalifikuje się jako częściowo kobiety, więc używają głównie zaimków żeńskich. Czasami zamiennie, z takimi neutralnymi płciowo lub nawet męskimi. Tak więc gdyby szóstka rzeczywiście identyfikowała się jako demidziewczynka, jak najbardziej na miejscu byłoby używanie w stosunku do niej żeńskich zaimków oraz form językowych. Jednocześnie jej płeć nadal pozostawałaby niepotwierdzona. Dokładnie tak, jak powiedzieli twórcy. Bo w końcu nie wiemy, jaka jest pozostała część jej tożsamości płciowej. Może szóstka widzi siebie wyłącznie jako demikobietę, a może po części uznaje się także za osobę niebinarną, agender lub chłopca? Nie wiemy! I prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy! Chyba, że... zdradzi nam to serial telewizyjny, który ma powstać na podstawie gry. Na razie nie wiadomo o nim zbyt wiele, ale jego reżyserem ma być Henry Selick, który zasłynął tym, że wyreżyserował... Miasteczko Halloween Tima Burtona. Czyżby serial o koszmarkach miał być animacją poklatkową? Cóż, obawiam się, że jeszcze dużo wody upłynie, zanim dowiemy się czegoś konkretnego. Czy to o nadchodzącym serialu telewizyjnym, czy to o tożsamości płciowej szóstki. Na szczęście w międzyczasie zawsze możemy się pocieszyć innymi filmami znajdującymi się na moim kanale. Jest ich już niemal 200, a jakby tego było mało, regularnie dodaję nowe, co najmniej jeden tygodniowo. Upewnijcie się, że nie przegapicie żadnego z nich. Zasubskrybujcie mój kanał! I może tak przy okazji zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żeby algorytm YouTube wiedział, że nie tylko Amerykanie robią teorie. Teorie o grach komputerowych. Dziękuję za oglądanie.